Ten sezon będzie mi się kojarzył z wojenkami Michała Probierza, z sędziami. Będzie mi się też niestety kojarzył z ręką Rafała Siemaszki. Ale generalnie tych dobrych wspomnień i tych efektownych będzie dużo więcej niż tych słabszych. O tym, komu to szczęście dopisywało bądź nie, to mogliśmy się przekonywać co tydzień, kiedy rozstrzygane były kontrowersje sędziowskie, bo zawsze po kolejce ktoś się czuł pokrzywdzony, ktoś inny czuł się, że pewne decyzje zostały podjęte na jego korzyść. Ja wyznaję tę zasadę, że ta suma szczęścia i pecha jednak zawsze na końcu wychodzi mniej więcej zero. No, mnóstwo jest na to przykładu, że jeżeli w jednym sezonie ktoś ci coś zabierze, to w drugim zostanie to zwrócone. Myślę, że takim momentem, jednym krótkim, który zapamiętam, to są te minuty, kiedy piłkarze Legii oglądali na monitorze wydarzenia z meczu tego korespondencyjnego. To było niesamowite. Wszyscy patrzą w smartfony, wszyscy mają tam otworzone jakieś live score'y albo aplikacje, żeby patrzeć, co się dzieje w Białymstoku. No to są obrazki, jakich dotąd nie było i bez wątpienia to zapamiętamy. Niesamowita intensywność, zresztą i na dole tabeli, i na górze tabeli do samego końca, a nawet i dłużej, o te 10 minut. Ta niedziela, gdzie właściwie Mistrzostwo Polski mogło być w rękach czterech zespołów i to, że mamy taką ligę, to myślę, że powinniśmy się z tego cieszyć. Ja akurat byłam na meczu w Białymstoku i widziałam, jak Jagiellonia goniła wynik, także tą taką rywalizację i rzeczywiście, że do końca były emocje. No z piłkarzy to pewnie ten, który wszystkim zapadł w pamięć, Wadis Odjidjofoe, który rzeczywiście gra świetnie i wyrasta ponad tą ligę. Te kilka zagrań w tym sezonie, jakie zaprezentował, to myślę, że gdybyśmy ubrali go w koszulkę Realu Madryt, Barcelony czy najlepszych klubów włoskich czy angielskich, to byśmy nie powiedzieli, że to jest ten nasz Wadis, bo byłby gościem, którego umiejętności przemawiają za niego.